Dobry wieczór. Mam nadzieję, że mnie słychać. Dajcie znać na czacie, że jestem słyszalny. Cześć, cześć. To cieszę się. Dobrze. Pytanie? Okej. Możemy zaczynać. Jest prawie ponad 140 osób. Cieszę się, że mnie widać. Dzisiaj mam dla Was specjalne zadanie. Dzisiaj mam dla Was specjalne zadanie. Musicie mnie pilnować, ponieważ jestem w ostatniej fazie wychodzenia z jakiegoś bakterii. Widzę, że znikam właśnie. I musicie sprawdzać, czy dobrze myślę i nie mówię wam jakichś dziwnych rzeczy i czy skrypty dobrze się układają, więc bądźcie dzisiaj czujni. Mam nadzieję, że nie będzie znikania, w razie czego przerzucę się na drugi internet. To ważne. Dobrze. Słuchajcie, najpierw dziękuję wszystkim tym, którzy zrobili 10 klocków, zrobili to zadanie i tym, którzy byli w stanie po prostu dobić się do naszej klasy. Dajcie znać, bo widzę, że jeszcze niektórzy mówią, że zanika głos. Aha. Dobra, spróbujmy pierwszą rzecz techniczną. Trochę podkręcę głos, to jest jedna rzecz. Fajnie. No dobra. Więc dziękuję wszystkim tym, którzy mieli czas, żeby zająć się 10 klockami, którzy to wdrożyli, którzy też weszli i zarejestrowali się na naszej klasie. To się zadziałało. Co dzisiaj? No dzisiaj mamy czwarty odcinek naszego Scratcha początkującego. W związku z tym, najpierw sobie sprawdzimy, co się u Was dzieje w kwestii myślenia scratchowego, a najlepszym sposobem na to, żeby sobie z tym poradzić, jest debugowanie. Więc pierwsza rzecz, którą zrobimy, to będzie debugowanie. Podebugujemy sobie projekty. A co to debugowanie? Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, po prostu od razu pokażę, za moment wam o tym opowiem. A potem zrobimy sobie dwa projekty scratchowe, które zgodnie z tym, co obiecaliśmy sobie w czasie ostatniego spotkania, sobie kolejną szufladę. Ostatnio mieliśmy szufladę odpowiedź, a teraz zrobimy sobie szufladę z punktami, gdzie będziemy gromadzić punkty. Czyli pobawimy się troszeczkę zmiennymi. Nie podoba mi się to, że tam kilka osób, no jakieś 20% myślę, mówi, że coś tnie, więc zaraz chyba zrobię ankietę, czy mnie słychać, czy nie słychać. Tak myślę. Zrobię ankietę. Na co się dzieje, bo jak nie, to będę przełączał się po prostu na inny internet. Może mój internet też wpadł w ręce jakiegoś wirusa, tak jak ja. Czekajcie chwilę, to potrwa. Moment, mały ten. Okay. Okay. Mamy to. Proszę bardzo, start. A, czyli jest w porządku, słyszycie mnie, widzę. Nie ma jakiegoś potwornego działania.
Jasne, Wi-Fi rozpływa się we mgle. Dobra. Fajnie, dziękuję Wam za odpowiedzi. Okej, tutaj też jest pytanie odnośnie linków do Facebooka. Ci, którzy wypełnili tę ankietę, to ja już wysłałem to chyba jakiś tydzień temu i udało się po prostu Was zaprosić, więc jesteście na grupie scratchowej. Jeżeli jest wśród Was ktoś, kto po prostu chciałby być na grupie scratchowej, a jeszcze tego nie ma i nie został tam zaproszony, to już teraz nie uruchamiam żadnej ankiety, tylko napiszcie na skrzynkę, ok? Napiszcie na kontakt małpamistrzowiekodowania.pl. W temacie napiszcie grupa facebookowa Scratch, żebym wiedział, do której grupy chcecie być przyłączeni. I wtedy podajcie swojego maila, którego używacie na Facebooku, to jest bardzo ważne. Nie takiego, którego używacie do korespondencji z rodziną, do korespondencji ze mną, do korespondencji, nie wiem, z jakimś sklepem internetowym, tylko takiego, którego używacie do tego, żeby logować się na fejsie, na Facebooku. I wtedy ja wkleję sobie ten link, znaczy skopiuję sobie go, wkleję do zaproszenia i jeszcze raz wam wyślę zaproszenia, bo one poszły po prostu zbiorowo już do Was. Więc jeśli chcecie jeszcze dołączyć do nas, to zapraszam serdecznie. Rozumiem, że to jest jasne i to wyczerpuje temat Facebooka, prawda? Okej. Przechodzimy sobie do skraczowania. Jesteśmy na to gotowi. Dajcie znać. Ja w tym czasie uruchomię akcję związaną. Fajnie, że informacje, świetnie. To wiecie, ja teraz muszę odpalić systemy związane z udostępnieniem ekranu. W związku z tym najpierw odpalam sobie małą apkę, która do tego służy. Ciach, ciach, ciach. Niech się uruchomi. Pięknie. Jesteście zwarci i gotowi. Bardzo się cieszę. Dajecie mi dzisiaj energii. Już się łączy, ok. I teraz łączymy się. Dziel się naszym moim ekranem. Dobra. Powinno być, że będziecie widzieć mój ekran. Teraz widzicie to, co ja tutaj mam. Łączę moderację. W porządku, zrobię sobie widok czata i jeszcze przechodzę na okno, gdzie mam różne rzeczy debugujące. Co to jest to debugowanie generalnie? Generalnie debugowanie to jest usuwanie robaków, bo być może niektórzy z Was już wiedzą, że kiedyś w dawnych czasach były taśmy perforowane, nie było żadnych nośników danych typu. Jeszcze z ekranem zrobię jedną rzecz. Ok. Moment. Trochę ekranu, to już mamy. To jest udostępnione. Musicie wybaczyć mi dzisiejsze moje zwolnione tempo jednak myślenia trochę. To już mam. Dobra. Powracam. Z debugowaniem to jest tak, że pierwszy błąd komputerowy, taki najbardziej znany, został zrobiony przez latającego robaka. Prawdopodobnie była to ćma, która się przykleiła do nośnika i trzeba było tą ćmę usunąć i wtedy cały program został prawidłowo oddany z powrotem. I stąd mamy coś takiego, że mówi się o debugowaniu, czyli debugowanie to jest wyszukiwanie robaków, a mówiąc w naszym skraczowym języku, i w ogóle kodującym, jest to wyszukiwanie błędów. Wyszukiwanie błędów. I są takie przykłady, bardzo proste, które pozwalają na to, żeby zacząć zabawę z debugowaniem.
Mamy tutaj taki przykład, w którym po kliknięciu na zieloną flagę, zarówno kot, jak i duszek powinni tańczyć. No to odpalamy sobie zieloną flagę, jest komunikat dyskoteka i zobaczcie, tańczy tylko kot. Co powinni nam najpierw sprawdzić? Mam kota. No i w tym kocie widzicie, jest zielona flaga. Jeszcze ją trochę powiększę, żebyście to zobaczyli. I potem jest cały skrypt po kolei, mówi dyskoteka, powtarza jeden taniec, potem znowu mówi dyskoteka i ma kolejny tak. Okej, Kasiaś, fajne rozwiązanie, bardzo sprytne. Mogę skopiować kod, skrypt, przepis zachowania kota do naszego duszka, ale zobaczmy, co jest w Gobo, okej? Zobaczmy, co tam się dzieje, bo skoro jest błąd w Gobo, to zerknijmy. O, w Gobo jest już jakiś skrypt, ale czegoś brakuje. Czego brakuje w Gobo? Okej. Jasne. Zielona flaga. Daję zieloną flagę. I dzięki, że mówili, że można by przekopiować, bo to też byłoby rozwiązanie. Zgadza się. No i teraz, jak odpalę, ta jedna i druga rzecz zaczyna nam tańczyć. To bardzo prosty projekt debugujący, ale rozwiązaliśmy to i nawet znaleźliśmy rozwiązanie drugie, więc to na rozgrzewkę już jesteśmy w bardzo, bardzo dobrej formie. Kolejna rzecz. Mamy, kiedy klikniemy zieloną flagę, kot powinien rozpocznie z lewej strony i pójdzie sobie na prawą stronę. No to teraz zobaczmy, co się zadzieje. OK, jest powiększony. Myślę, że widzicie, macie to. Cześć Marzena. No to odpalam program. Pierwszy raz zieloną flagą. Mamy kota. Kot wędruje. Mówi, lubię lewą stronę. Idzie na prawą. Lubię też prawą stronę. No OK, wyłączam. Czyli robię stop czerwonym przyciskiem. Znowu odpalam. No i jak widzimy, nasz kot został w tym samym miejscu. A chcielibyśmy, żeby on zaczął po lewej stronie naszego duszka, a potem poszedł na prawą stronę. No to znowu spójrzmy sobie naszego przepisu skryptu na zachowanie ducha. Zaglądamy do środka. Przeciągamy. Jasne, fajny pomysł, Beata. Na początku powinien wrócić. Powiększam klocki, żebyście je zobaczyli. OK, trzeba ustalić punkt początkowy. Jaki macie pomysł? Idź do XY. XY, jasne. Mamy taki klocek. Idź do XY. Świetnie. O. To naprawdę, niby co 2 tygodnie się spotykamy, ale wy coraz więcej wiecie. OK, zgadza się. Jak przesunę tutaj kota, to wtedy w zasobniku w szufladzie zmieni się wartość X i Y. No to możecie to zobaczyć. Widzicie? Tu jest minus 3076 dla Y, ponieważ wasz kod został przesunięty. No i teraz co powinienem zrobić? Dokładnie, jesteście coraz lepsi w te klocki. Dzięki boski Mario. Pod flagę. No jasne, bo to będzie początek. Ok, no to zobaczmy, jak nam to po debugowaniu wygląda na dużym ekranie, żeby wszyscy widzieli. Cieszę się Wiechna, że się udało pokonać. My tu debugujemy, ty też zdebugowałeś wejście na klik webinara. I problem był taki, że jak odpalaliśmy zieloną flagę, to nie działało, a teraz działa. Więc jesteśmy w domu, udało nam się zdebugować drugi projekt. Świetnie. Ten już zrobiliśmy. Ten też już został, że tak powiem, przez nas naprawiony. No to kolejny. O, stop. Za szybko. O, pięknie. Tutaj Ania. A zakończ ten skrypt. Nie powinno być. No powinno być. Widzisz? Ja już zamknąłem. Renata mówi, że nie słychać. Mam nadzieję, że jest ok. Dzięki.
Więc mamy teraz kota, którego po kliknięciu, kiedy nacisnę spację, on zrobi pełny obrót, ale nic się nie dzieje. No to zobaczmy, jak to wygląda. Otwieramy sobie coś takiego. No, Kasia, brak kropki. Ale to do wcześniejszego etapu. Teraz uruchamiam zieloną flagę. No i nasz kot stoi w miejscu. Nie robi obrotu o 360 stopni, takiego, którego moglibyśmy zobaczyć. Zaglądamy do środka i już pokazuję Wam skrypt, jak wygląda. Powiększam. Żebyście widzieli. Proszę bardzo. Jest powiększony. Sebastian, czas. Jasne. Czytam, co piszecie. Nie widać obrotu, brakuje przerw. Tak, i dobrze, dobre opowieści. Używamy sobie czekaj. Gdzie to czekaj umieścimy? Jasne, pewno, że tak. Mogę sobie zduplikować. Nie, nie mogę, bo to jest wersja online. Czekaj, czekaj. Czekaj. Mówicie, że po każdym. Tutaj na końcu już daję kropkę. Nie daję tam czekaj, bo nie mamy tego w pętli. On tylko raz to zrobić. Mamy kota, odpalamy. Już mówię, Beata. Flagi nie trzeba, dlatego, że użyliśmy takiego bloczka. Został tu użyty przez twórców tego problemu, że kiedy klawisz spacja naciśnięty, to wtedy nie trzeba korzystać z klocka, kiedy kliknięto zielona flaga, bo tutaj jest, kiedy kliknięto spację. Mamy to? Czy Beata, to jest zrozumiałe teraz? Jasne, Kasiu, moglibyśmy to jeszcze, Kasia 1, moglibyśmy to zmniejszyć i powtórzyć to 4 razy, więc jest możliwość powtórzenia i jeszcze bardziej zmienia tego kodu, byśmy poszli wtedy w stronę takiej prostej optymalizacji. Jak najbardziej też można by tak zrobić. Kasiu, wtedy raz obrót, czekasz i spokój. Dzięki za myślenie, za to, że jesteście aktywni, bardzo się cieszę. Okej, przechodzimy sobie dalej. No okej. No to mamy tutaj balony. Z tymi balonami to jest. Z balonami to jest tak, że one powinny obracać się, ale też lecieć do góry. Tutaj w tym momencie, kiedy odpalimy sobie ten projekt, no to one się kręcą i nie lecą do góry w ogóle. Są po prostu w jednym miejscu. No to zajmijmy się teraz takim naprawieniem tego skryptu, który tam jest dla jednego balona, żeby one leciały do góry. Wchodzimy sobie do naszego projektu, który jest zrobiony. Zatrzymajmy go i już powiększam, żebyście widzieli. Dokładnie. Zobaczcie, mamy tak. Kiedy kliknięto zieloną flagę, zawsze obróć o 15 stopni i ustaw Y na 56. Tak, mamy coś takiego. Albert? Kto was tego wszystkiego nauczył? Wy chyba już powinniście być na grupie zaawansowanej. Jasne. Który klocek powinienem zmienić? Już to mówicie. Zmień Y, a nie ustaw Y. Zgadza się. Zmień Y jakąś wartość. I co powinienem zrobić z tym klockiem? Ok, ten drugi niebieski, Ania. Co z tym drugim niebieskim? Ok, podmienić.
Okej, wróciłem. Jest w porządku? Uff, ale fajnie, że jesteście czujni. Nie wiem, jak to się stało. Tego sprawdzić, bo uderzyłem po budowę lampy i przestał działać mikrofon. To ciekawe. Dobra, jesteśmy z powrotem. Słuchajcie, już jesteśmy w debugowaniu. Tutaj już fajne pomysły były. Co mówiłem? No bo byliśmy na etapie pytania, co zrobić z ustaw Y na 56? Zostało powiedziane, żeby przenieść go i umieścić go za zieloną flagą. Z jakiego powodu? Jakiś pomysł. Dlaczego mam wziąć ten klocek i umieścić go tutaj? Co to nam da? Okej, dokładnie. Pozycja startowa. Genialnie. Ustawienia startowe. Świetnie. Jasne. Będziemy zaczynać od tej pozycji. I zobaczmy. Jak zrobię teraz większy ekran. Odpalę. Odpalam. To ten balon mi tam. Że ta góry znika. Jest cały czas. Znika z powrotem. Mamy coś takiego. Świetnie. Wiecie co? Jakoś mi nie podoba się, że dzisiaj mamy tyle problemów po prostu z łączem. Więc pozwólcie, że przełączę się na drugi internet, ok? Możemy się tak umówić? Dobra, dzięki. Jak mnie wywali, to wrócę z powrotem, dobra? Ale chciałbym jakoś po prostu, żebyśmy mieli więcej komfortu. Dzięki. Przebije się na inny internet. Jeszcze to trwa. No teraz nie słychać go. Dobra, teraz powinno być ok. Wcześniej nie było słychać, bo nic nie mówiłem. Dobra, szybko się przerzuciłem pomiędzy jednym a drugim. Więc już powinno być lepiej teraz. Zdecydowanie, więc jeszcze raz wejdziemy sobie do zakończenia udzielenia ekranu. Prawdopodobnie na moment zniknę teraz. Na chwilę was zostawię i wrócę za moment, żeby jeszcze domknąć. Nie ma wielkiej awarii, tylko mieliśmy przerwę techniczną i się przerzuciłem jeszcze na inny internet, żeby wszystko działało. Więc zachowujmy calm down and kontynuujemy naszą pracę dalej.
Dobra. No właśnie. Okej. Pulpit. Wracamy sobie do pulpitu. Będzie nam potrzebny. Jeszcze sobie troszkę podebugujemy. Teraz już będzie widać, tylko zaraz go zrobię, żeby był większy. Dokładnie tak. Jesteśmy jeszcze otworzyli czat, żeby widział to mówicie. Jesteście po prostu niezbędni. No dobra. Mamy teraz kota i psa. No dzisiaj mam bardzo jeszcze spokojne ruchy, za to kot goni psa. Problem jest taki, że jak kot dogoni psa, to pies powinien też zaszczekać. Dzięki Kasia, dla tych, którzy dopiero teraz są, debugowanie też szukanie błędów w klockach, komendach. Dobra, mamy jeden balon, który jest ok, jest zrobiony. No to teraz zobaczmy w pozostałych balonach, mamy ten sam problem, prawda? To co robimy? Kopiujemy. No dobra. Wchodzę do balonu fioletowego, kopiuję, wrzucam do żółtego i mam. I mam dwa skrypty. Ten stary i ten nowy. No to powiedzcie. Stary out, a zobaczcie jeszcze w starym skrypcie, że tutaj mamy Y, różniące się od tego Y56, że tam jest inna wysokość. Jasne, zmienię wartość. Mam nadzieję, że już wszyscy pamiętają, jak się zmienia wartość. Klikam sobie, oznaczam i wpisuję z klawiatury po prostu 98. Pach. Dzięki temu mamy już kolejny balon poprawiony. I ostatni balon. Będziemy zajmować się randomami dzisiaj. Boski Mario. Pójdziemy w tym kierunku. Ale to po debugowaniu, jak będziemy pracować z naszym tym. Z naszymi projektami, które będziemy tworzyć od początku. Ok. I tutaj mamy 56, tutaj mamy 38, więc zmieniamy sobie na 38. Pach, tak samo. To mamy, to usuwamy. W tą samą stronę się obracały balony. Agata. Okej. Okay. Nie w tą samą? No, mówiłem, dzisiaj musicie mnie pilnować. Jak widać, działa i po prostu się kręci. Jak chcecie, to jasne. Możemy żółty balon zmienić, żeby szedł w drugą stronę. I możemy to zrobić na dwa sposoby. Ok, jasne. Strzałki, czyli tutaj strzałka w lewo. To mogę wziąć sobie strzałkę w lewo i podmieniać obróć na obróć w lewo. Druga rzecz, to dzięki Jerzy, o to mi chodziło, żeby nie podmieniać, to ponieważ wartość przeciwna matematyczna dla 15 to jest minus 15, to minus przy obrocie w prawo oznacza tak naprawdę obrót w którą stronę? W lewo. Jasne. To powiedzcie mi, czy dla wszystkich dokładnie przeciwną stronę niż jest to na klocku. Czy to jest dla was jasne ten etap? Czy mamy to? Dziękuję bardzo. W razie czego pisać, że wytłumacz jeszcze raz, bo żebyśmy gdzieś tam razem podążali. To jest ważne. Dziękuję. No to teraz do tego psa. Balony zamykam. Wychodzimy. Mamy psy. Ok. No.
Kot powinien biec. Jeszcze raz. Kot biegnie. A to jest, wiesz, skracz gania wszystkie psy. No i widzimy psa, który niestety nie zaszczekał. Nie słyszycie tego, ale ja wam mówię, on nie zaszczekał. No i też mamy z tym kotem problem, no bo niestety on nie wraca znowu na pole startowe. No to już mamy przećwiczone, wiemy jak to zrobić. Mamy kota. Już pokazuję wam, jak wygląda. Kiedy klawisz strzałka w prawo naciśnięty, przesuń o 10 kroków. To mamy. Ale potrzebujemy też, żeby nasz kot był w tym miejscu zawsze, kiedy rozpoczniemy. No, może tak być, Aga, że to jest niemowa, albo jest w szoku i dlatego jest niemową. Więc standard, zielona flaga i to, co zrobiliśmy przy naszym, dokładnie ustaw i idź do XY, które tutaj jest. Jeszcze widziałem, ale to bardzo szybko mi umknęło, bo dużo rzeczy działo się na czacie. Ktoś pytał o różnicę chyba pomiędzy idź do XY i leć przez jedną sekundę. Już dodaję kropki. Jeżeli ktoś ma jakieś tam pytanie, na które nie odpowiadałem w tym tekście, to wrzućcie to. Było, ale czasami różną mamy pamięć. Kropka. Jasne, dokładnie, Dorasko. Idzie natychmiast. Dzięki, że pilnuje kropek. Idź idzie natychmiast, a leć przez też idzie do tego punktu, ale przez jakiś czas, który wpiszemy sobie tutaj. Może być to 1 sekunda, a może to być 60 sekund, czyli on może lecieć przez minutę, czyli pięknie płynie wtedy, albo leci po prostu. Gwiezdnym mieczem można robić inscenizację Gwiezdnych Wojen, na przykład, jak ktoś lubi. Spokojnie. No to zobaczmy, co z tym psem. Dlaczego on nie wydaje dźwięków? Wchodzimy do psa. I mamy tak. Jak to wygląda? Kiedy kliknięto zieloną flagę, on czeka aż, czeka do momentu zaistnienia jakiejś sytuacji. Gdzie jest ten klocek? Bo jeszcze chyba go nie używaliśmy, więc pokażę. W kontroli. I jest tutaj coś takiego, jak czeka aż. Pach. Mamy to. I wtedy możemy wrzucić tu, który ma sześć ramion, sześć boków, znaczy się. Możemy wrzucić sobie dowolny z tych niebieskich klocków. Jeżeli dotyka, też moglibyśmy zrobić. Ale tutaj brakuje oczywiście oprócz kropki jeszcze jednego klocka, i już Kamila napisała, i Ania też to napisała, że nie ma dźwięku. Więc wchodzimy w dźwięk i świet, zagraj dźwięk dog 1. Wyciągam sobie. I dołączę to tutaj. I oczywiście przyuczony przez Was, zatrzymaj ten skrypt. Pięknie. Powiedzcie mi, czy Wy wiecie, czy chcecie zobaczyć, jak dodać swój własny dźwięk? Bo tego jeszcze nie przerabialiśmy. Dobra. Zobaczcie, jestem w dźwiękach, to teraz jak wezmę tego psa, to jak rozwinę, to mam tylko dog 1. Ale też mam tutaj nagraj pod spodem. To jest jedna metoda. Mogę wziąć i nagrać swoją rzecz. Ale też mam skrypty, mam kostiumy i mam tutaj zakładkę dźwięki, to mogę zaszczać na swój własny sposób. Czyli mam tu doga 1 dobrze, że tak powiem, zgranego, to mogę go usunąć. Jest czysto, nie ma go. I teraz już wiecie na pewno, że mam tutaj mikrofon. I mogę odpalić ten mikrofon. Pojawia mi się nagranie, na którym pusty.
Jasne. Była cisza tego, że tamten program, czyli Scratch, zabrał mikrofon dla siebie i wybiło mi głos z naszego. Dokładnie. Nagrywałem, mam tu warunki jak studio, dlatego wygłuszyłem i nie słyszeliście to, o czym mówię. Więc mamy życia, ale jest tutaj powiedziane, no dobrze, to teraz nagrywam i mój pies mówi takim głosem. Nagranie zapisuje się w projekcie, czyli możecie z niego korzystać w waszym duszku, który macie. Więc dla psa pierwszego, doga pierwszego, będzie dostępne to nagranie i każdy nagracie sami, albo wasi uczniowie nagrają. Możemy też spokojnie wziąć sobie takiego ducha i możemy sobie też go zapisać jako plik lokalny. Jak go zapiszecie jako plik lokalny i zapiszecie u siebie na pulpicie, to wtedy można sobie pobrać takiego duszka. Ach. Mam nadzieję, że wróciłem. No dobra. Dlaczego dzisiaj taki dzień chmurnisko? Dobra, lecimy dalej. No przykro mi, nie poprawię. Nie poprawię, dobrze, że się nagrywa. Będę mówił bardzo powoli, chociaż to trudne u mnie, ale okej. Przejdźmy sobie do nagrywania. Tak, możemy sobie swój własny dźwięk, który ściągniemy, jakikolwiek dźwięk, wstawić, bo mam tutaj, który się otwiera. Jak go otwieram, to mogę sobie muzyka, gdzieś tam jakaś przykładowa muzyka. No jest ten z powrotem, ale jest grubo. No teraz powinno być, już mnie słychać. Nagrywam webinar i to już drugi. Tak, moment. Więc pójdziemy dalej, ok? Przechodzimy sobie jeszcze do debugowania.
Ok, jesteśmy. Dostęp do webinarów dam na końcu. Ok, na końcu. Dam dostęp do webinaru. Nie dzieje. Klikam tylko raz, płynie ryba. Płynie rekin. Nic się nie wydarzy. Renata za pomoc. No dobra, nic nie widać. O matko. Zaraz zróbmy jeszcze jedną rzecz. Jak są takie akcje. Tylko to napiszę coś mega, mega ważnego. Chwilę. Madzia, już mówię. Madziara, to nie będę wysłany na pocztę, jest jeden link, gdzie one są gromadzone. Przed chwilą były pokazane. Jeżeli jeszcze chodzi o mój internet, który teraz wyleciał w kosmos, to możemy umówić się w następujący sposób. Ja się Spróbujemy jeszcze raz. W związku z tym poczekajcie na mnie, to może zająć 2-3 minuty. No, rzeczy się zdarzają, wiesz. Czasami się tak zdarza, że kombinujemy, czasami coś się nie udaje i przyjmijmy to, że jest naturalne. I w życiu. Więc ja przechodzę, znikam od was. Dwie, trzy minuty wracam z powrotem, więc macie przerwę i wracam z powrotem. Ok? Jasne? Jak ktoś po prostu
Nie wiem, czy mnie słyszycie. Jestem z wami. Nie wiem, czy mnie słyszycie i widzicie. Bo. Okej, fajnie. Jestem z urządzeniem mobilnego na ten moment, żebyście nie byli sami, bo niestety mój komputer z Windowsem oczywiście co teraz robi? Instaluje sobie aktualizację. W związku z tym to trwa. I tylko słyszycie i tylko tyle. Więc Windows robi psikusy, a nie chciałem, żebyście czekali tak długo, więc pomyślałem, dobra, użyję apki, wejdę i się uruchomię, żeby być z wami. Ponieważ mamy mocną fazę technologicznych po prostu pomyłek, to jeszcze proszę was o cierpliwość, no tylko to mogę powiedzieć, że to się zadziało. Ok, już odpala Windows z powrotem, oczywiście. Nie będę pracował z tego mobilnego, tylko teraz je użyłem mobilnego, dlatego żebyście wiedzieli, że jestem i że walczę. Żeby kombinował, że próbuje się po prostu dostać i odpalić, żeby to działało. No tak, klasa szaleje, ale i tak jesteście bardzo grzeczni, więc dziękuję. Skoro jesteście, to znaczy, że jeszcze warto wrócić. No, to się zdarza. A, nie jest tak źle. Myślałem, że tylko moje ten. Moja końcówka przeziębienia będzie dzisiaj przeszkodą, a widzę, że przeszkodą jest zupełnie coś innego. Więc, że tak powiem, Windows się zbiera. Jakieś światełko widzę. Jest. Chodzę na tego, na ten słynny system operacyjny. Pach. Odpalam. No myślę o tym, ale poczekajcie, jeszcze się z wami połączę, dobra? A, bo widzicie ten. Widzicie drugą stronę. No jasne. Dobra. Pewnie widzicie teraz pulpit Windowsa. No. No, to są takie rzeczy ciekawe. No, tylko z Linuxem jest ten problem, że na Linuxie nie udostępnisz ekranu w czasie realizacji webinaru. W związku z tym nie działa. No, chyba że na iOSie. Wtedy może to zadziałać. Dobra. Odpalam. No, może lepiej. Może lepiej. Już odpala przeglądarka. Chwila. Dobra. Okej, okay. Łączę, dochodzę. Okej, okay. No tak, ładne przyciski. Dobra, wyłączę się. Na chwilę zniknę i mam nadzieję, że już się widzimy normalnie.
Pisz. Może być, ale dzisiaj numer. W porządku, ja mam już pomysł, ale nie słyszycie mnie dalej? Puh, jest głos. No dobra, jak jest głos, robimy tak. Do pierwszego wysypania się spróbujmy to pociągnąć. Jeżeli nie pociągniemy tego i znowu nam się świat zawali, to po prostu zrobimy tak, że webinar będzie w innym terminie. To znaczy, pewnie to już nie będzie webinar dla początkujących, tylko będzie to kontynuacja dla zaawansowanych. Niestety. Więc tak wymyślimy. Więc spróbujmy jeszcze raz zacząć. I już zaczynam. Tylko muszę odpalić apkę. Dzisiaj już nic lepszego nie ogarnę. No, jak to kto was puści na zaawansowanych? Puścimy. Spoko. Najważniejsze jest to, że jak wchodziliście tutaj, zostawiliście swojego maila. To ja wam po prostu wyślę, co z tym zrobimy dalej, jeżeli w ogóle mnie wyrzuci, bo może się tak zdarzyć dzisiaj. To wtedy na tym, co z tym robimy, ok? W taki sposób. Będzie wtedy fajnie. A może się uda zrobić chociaż jeden projekt, bo jesteście mega wytrwali, bo jak jest jeszcze więcej osób niż z moim rozłączeniem, bo jest ponad 250 osób, więc po prostu szacun dla was. Dziękuję za cierpliwość. Są takie rzeczy po prostu, których się nie da i one czasami nam rozrabiają. Więc bardzo dziękuję. Z tym debugowaniem to jest fajna zabawa, jak zaczynamy robić takie rzeczy, bo wtedy sprawdzamy, czy dzieciaki generalnie po prostu działają i zostawiamy już psa z kotem. Przejdziemy sobie do projektu, który chcemy zrobić, bo też dużo czasu nam uciekło, więc od razu zróbmy sobie po prostu obieść o styczną z tymi punktami, a jak zerwie, no to do rybek nie wracamy już teraz. Sporo czasu nam też uciekło. Linki do projektów, do debugowania ja wam prześlę w mailu. Spokojnie zrobię to do czwartku. Może jutro się już uda. Żeby to do was poszło, z podziękowaniem za waszą cierpliwość. Woda na ekranie, to ważne. Kod jest. No, już mówię, Gina, w mailu, czyli jeżeli logowałaś się na ten webinar, wchodziłaś do niego, to podałaś swój e-mail i na ten e-mail dostaniesz informację. Dlatego ważne jest, żeby to po prostu podawać swojego maila poprawnie. To jest dość ważne. Dobra, spróbujmy z tym kotem. Mamy kota. Chcemy zrobić sobie taki projekt, w którym będzie latał duch i duch po kliknięciu będzie znikał. A potem będziemy sobie zliczać, czy ten nasz duch, on został kliknięty przez nas, czy może jednak nie. No to mamy taką opowieść. Uruchamiam ducha. Mamy jakąś fikcję. Mamy duszka 1. Klikam na duszka 1. I klikam OK. Dziękuję, Kasiu, że wrzuciłaś webinary, więc bardzo proszę przez chwilę nie pisać niczego na czacie, żeby te osoby, które potrzebują, mogły sobie ściągnąć webinar, mogły sobie kliknąć na ten link i żeby miały dostęp do wszystkich webinarów, które już się odbyły. Mamy naszego wspaniałego ducha, w związku z tym usuwamy kota. Jak usuwamy kota, kiedy jest podświetlony na niebiesko, klikam na niego prawym przyciskiem myszy i robię usuń. Nie ma kota. Teraz chciałbym, żeby mój duch poruszał się po ekranie i żeby pojawiał się w różnych miejscach tej naszej sceny. Jasne, to już wiecie, zaczynamy od zielonej flagi. Mamy to.
I teraz chcemy, żeby on to cały czas robił. Więc którego krokodyla bierzemy? Pewnie, wchodzimy w zawsze. Dzięki. Mamy to. I teraz potrzebujemy dwóch klocków, które spowodują, że on będzie się pojawiał i znikał. Jakie to klocki? Dzięki, Jerzy. Świetnie. Wchodzimy w wygląd i mamy klocki. Pokaż i mamy klocki ukryj. Okej. Czego nam jeszcze potrzeba, żeby on od czasu do czasu się pojawiał, od czasu do czasu się ukrywał? Dzięki, Marta. Potrzebujemy czasu, czegoś, co będzie nam to dzielić na sekwencję. No dobra. No to jak z tych klocków jak będzie wyglądał ten przepis na to, żeby on się pojawiał i ukrywał w odstępach czasu? Co pod zieloną flagą? Pewno, warunek też, ale zostańmy przy tych klockach. Co po zielonej fladze? Okej, pod flagą pokaż. Później pokaż, co robimy. Jasne. Zawsze pokaż, czekaj, ukryj. Pokaż, ukryj i czekaj. Mamy tak. Jeszcze dodam jedno, czekaj. Wiecie dlaczego? Że była przerwa między ukryciem a nowym pokazaniem się. I jeszcze, czy wiecie dlaczego to po zielonej fladze jest pokaż? Jasne. Żeby wrócił, żeby był na początku, bo w momencie, kiedy będzie ukryty, żeby nie zniknął na amend, żeby było go widać po starcie. Dokładnie tak. Rewelacja. Czyli teraz, jak odpalę sobie ducha na dużym ekranie dla Was specjalnie, no to mamy tak. Znika, pojawia się. Znika, pojawia się. Znika, pojawia się. Ale odbywa się to cały czas w tym samym miejscu. No to teraz chcielibyśmy, dokładnie, Basiu, że ma być w innym miejscu i trzeba zmienić jego położenie. Genialnie. Właściwie powinienem Wam oddać mój pulpit do dyspozycji, żebyście to sami ułożyli, ale tego nie zrobię, bo znowu się coś wysypie. Okej. To potrzebujemy klocków, których mówicie o losowaniu. Tam ktoś mówił wcześniej, przed naszą przerwą, o randomowaniu. Losuj od 1 do 10. Mamy taki klocek, tak? W wyrażeniach. Dzięki Boski Mario. Losuj od 1 do 10. Mamy klocek, który działa tak samo jak. Teraz moment. Przesunę się, żebyście mnie zobaczyli. Działa tak samo jak kostka. Losuj, tak? Ta kostka oznacza losuj od 1 do 6. Po prostu. W Scratchu. Tak, można ją puścić jej symulację. Z powrotem mój ekran. Macie go. Mamy już funkcję losowania. Potrzebujemy też teraz idź do XY, tak jak to napisała Helena. No to wyjmuję sobie. Idź do XY. No to pytanie jest takie. Jakie parametry przyjąć dla X-a losowania? Czyli co na tej kostce powinno być? A jakie dla Y? Jerzy, od minus 240 do 240. Aha. Fajnie, bo już wiecie o tym i też pewnie w czasie akwarium o tym mówiła Ania, ja też pewnie mówiłem, że mamy rozpiętość Scratcha od minus 240 do 240, od minus 180 do 180. I fajny macie wniosek, fajną uwagę, że jak zrobimy do skrajnych wartości, to on nam będzie trochę się ukrywał. W związku z tym fajny pomysł Witold, fajny pomysł Jola, żeby to zmniejszyć. Że można sobie zrobić tak, że dla x-a niech to nie będzie od minus 240 do 240, ale niech to będzie od minus 220 do 220. Mamy to. No i wtedy. A jak się będzie chować, to będzie trudniej. No dobra. Dla x-a i teraz
tak jak w Scratchu, od prawej do lewej powoli wrzucam i mam X-a swojego, przesuwam już czat, żebyście widzieli. Mamy coś takiego. I dla Y-ka od minus 160 do 160. Więc znowu biorę sobie klocek losuj, wrzucam go tu i wpisuję od minus 60 do 160. Mam nadzieję, że na pokładzie wszyscy wiedzą, skąd to się bierze, że już współrzędne macie, że tak powiem, przećwiczone i że to działa. W razie czego tam zapraszam do drugiego, trzeciego, drugi, trzeci webinar z tej serii, tam było o układzie współrzędnych. I jak mamy ten piękny, długi klocek, którym są nasze kostki z losowaniem koordynatów dla X, dla Y. To gdzie powinniśmy ten klocek umieścić? To zawsze przedpokaż. Dlatego, że w pierwszej kolejności będzie go tam wrzucał. No zobaczmy, jak to nam się zadzieje. No zobaczymy. Boski Mario. Już coś zauważyliście, prawda? Bo popatrzcie, co się dzieje po zielonej fladze. Jest ok. Zobaczmy sobie jeszcze na skrypt. Jasne, mamy ducha. On się pokazuje w tym miejscu, w którym był ostatnio. Potem idzie sobie do tych koordynatów. Potem go pokazuje. Potem go ukrywa. Więc ja bym tutaj troszkę zmienił. Ja bym coś przystawił. Widzę, że wy też już o tym myślicie. Żeby za pierwszym razem on też był w innym miejscu. No może być takie rozwiązanie. Czyli żeby ten klocek był na pierwszym miejscu. Tylko wtedy. Czego nam jeszcze tutaj brakuje? Pomiędzy tą częścią, teraz oddzielę dwie części, pomiędzy tą częścią, a tą częścią, gdzie jest krokodyl. Jasne, zrobimy sobie przerwę pomiędzy jednym a drugim. Jasne. Mamy coś takiego. O, dokładnie. Dorasko, nie rozumiem, dlaczego dwa razy powtarzamy pokazanie, skoro i tak jest losowe. Bo na początku pokazanie musi nam spowodować, że kiedy on zostanie ukryty po jakiejś sekwencji w zawsze, to na początku nam odpali. Ale czy zauważacie to, że kiedy mamy start, to popatrzcie teraz na ducha. On nie znika. On się przesuwa i dopiero potem zaczyna nam znikać. I chciałbym, żebyśmy sobie to poprawili. Karolina, ale to możemy poukryć i przesunąć. Nie musi być pokazany. Zawsze nie jest potrzebne. Jeszcze ukryj. Jerzy tutaj, ale i tak pierwsza komenda zawsze jest losuj i pokaż. Więc przed zawsze nie jest potrzebna. Jasne? To wróćmy do tego, co mieliśmy wcześniej. Uciekamy z tym rozwiązaniem. Pomyślcie, czy jesteśmy w stanie tutaj coś zmienić, z tych klocków, które mamy. Żeby nie było tego przesunięcia, tylko żeby on był ukryty. Monika?
Monika daje propozycję, że najpierw ukryj, potem pokaż. No to zróbmy to. Pach. No jasne, no to zobaczmy. Fajnie, że myślicie. Zadziałało? Teraz zadziałało. Teraz po zielonej fladze. No jasne. I jeszcze fajna, tutaj ktoś optymalizuje, bo myśli, Ola, że wtedy to pokaż, możemy sobie zlikwidować w ogóle. Czyli optymalizujemy sobie ten kod, usuwamy, dokładnie tak, odpalamy, też zaczyna działać. Pach. Brawo, doszliście sami do tego. Ja tylko byłem człowiekiem, który po prostu układał wam tutaj te klocki, a wy własnym myśleniem próbowaliście w tą stronę, potem w tamtą i się udało. Mamy to, o co nam chodziło, ale jeszcze chcemy teraz spowodować, żeby ten duszek reagował na nasze kliknięcia. Dokładnie. Żeby reagował na nasze kliknięcia. I że jak. Okej, parametry, to już zostawmy te parametry, które są, ale można by tak zrobić, Elżbieta, pewno. I wejdźmy sobie do zdarzeń. W zdarzeniach mamy klocek, kiedy duszek kliknięty. Czyli taki klocek, taki przepis, który odpowiada za akcję, która wydarzy się po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na naszego ducha. I chcemy, żeby jak klikniemy na tego ducha, to żeby nam ten klocek, żebyśmy gromadzili punkty. O to nam chodziło. Czy pamiętacie opowieść o szufladach z ostatniego? Dokładnie, Witold. Mamy szuflady, czyli zmienne. I tworzymy sobie zmienną. Więc wchodzimy. Pomarańczowe dane, mamy utwórz zmienną, klikamy utwórz i nazwa zmiennej zapisuje sobie punkty. Mamy punkt. I klikamy OK. Dzięki temu pojawiło się 5 nowych klocków. Ja je pokażę na powiększonym ekranie, żebyście mogli je zobaczyć. Mamy punkty. Mamy ustaw punkty. Mamy zmień punkty. Mamy pokaż zmienną punkty. I mamy ukryj zmienną punkty. Cztery klocki. Pierwszy klocek to jest nasza szuflada, w której przechowujemy różne rzeczy, w tym przypadku punkty. Tutaj mamy drugi klocek, ustaw punkty na jakąś wartość, czyli jak zaczynamy naszą grę, to ustalamy sobie jakiś poziom energii, albo na przykład ustalamy sobie poziom liczby punktów. Tutaj mamy punkty na zero. Zmień punkty o jeden, to oznacza, że dokładnie dodajemy określoną ilość punktów wtedy, kiedy zaistnieje jakaś sytuacja. Pokaż zmienną punkty, to zobaczcie. Oj, przepraszam. Pokaż zmienną punkty, to oznacza, że w lewym górnym rogu jest punkt 0. Kiedy to uruchomicie, to on będzie tutaj, będzie widoczna liczba punktów. Jeżeli klikniecie sobie na ukryj zmienną punkty, to wtedy to zniknie. Znikło teraz? Nie ma. Jak uruchomicie pokaż zmienną punkty, to ona będzie. Teraz coś takiego bardzo technicznego. Coś bardzo technicznego, co może się przydać, o czym być może mówiłem, ale jeszcze przypomnę, że jeżeli mamy jakikolwiek klocek, to jak klikniemy na niego dwa razy, to on pokaże nam swoje działanie. Jak kliknę dwa razy, zmień punkty o jeden, to punkty zmienią się o jeden. Zobaczcie teraz. W punktach będziecie mieć liczbę jeden. Jak ustawię punkty na zero dwa razy, to znowu mamy liczbę zero. Dobra, to była prezentacja tych klocków.
które stworzyliśmy poprzez to, że utworzyliśmy zmienną. OK, to wróćmy sobie do naszego zadania. Jasne. Jasne, już zatrzymuję program. Zatrzymany program. I teraz fajnie Witold powiedział, że kiedy rozpoczynamy grę, to liczba naszych punktów ma być 0. I dlatego napisał: ustaw punkty na 0 pod flagę. Wyjmuję sobie ustaw punkty na 0 i dokładnie uruchamiam program i liczba punktów restartuje mi się na 0. To teraz w którym miejscu mamy liczba punktów wzrastać? Gdzie dodać klocek? Zmień punkty o 1. No jasne. Biorę sobie ten klocek i łączę go. Przykładam go w tym miejscu. Aha, Elżbieta powiedziała: polosuj. Dlaczego? Polosuj. To też jest ciekawe. Ja w tym czasie dodam sobie kropkę. Bo Elżbieta miałaś jakiś zamysł tutaj. Więc jak chcesz, możesz go odsłonić. Dlaczego miałeś taki pomysł, że polosuj? Dlatego o to pytam, bo jak pracujecie z dzieciakami i uczniowie wam dają jakieś odpowiedzi, to nawet jak te odpowiedzi wydają się nie do końca jasne, albo wydaje się, że za nimi czai się jakiś błąd albo niezrozumienie, to dobrze to po prostu odkryć i zobaczyć, jak myślą uczniowie. To jest fajne. I też pokazuje, gdzie znajduje się myślenie naszych rzeczy. Można zrobić, jeżeli 50 klików dodałeś. Teraz jeszcze zmienię tło, żebyście lepiej tego ducha widzieli. Więc wchodzę sobie w tła, wchodzę sobie w bibliotekę. To już znacie bardzo dobrze. Wybieram jakiekolwiek tło, nie będę specjalnie wyszukiwał. Klikam OK. Tło pierwsze usunę, żeby go nie było, bo jest niepotrzebne. I już. OK, teraz będzie lepiej widoczny nasz duch. Basia, czemu zatrzymuję skrypt? Masz na myśli to, dlaczego robię, dodaję ten klocek, zatrzymaj ten skrypt? Jeśli tak, to grupa ci odpowie, dlaczego dodaję ten klocek. Bo to jest kropka. W cudzysłowie. To jakby kropka w zdaniu, czyli coś, co zamyka, co trzyma porządek. I jak widziałaś albo słyszałaś wcześniej, jeśli byłaś. Świetnie. To jest jeszcze w ogóle fajna odpowiedź. Znaczy, jak po raz drugi, czy liczyłby? No nie liczyłby po raz drugi, bo tylko raz kilka pewnie by liczył. Ale dla porządku na pewno. Okay. I teraz jak zaczynamy mieć naszego ducha, zaczynamy go odpalać. No to jak klikam na niego, a uda mi się go złapać, to mam punkty. Teraz jest dość proste, żeby go złapać. To weźmy, troszeczkę utrudnimy tą sytuację. Tak, Renata. Teraz są dwa skrypty. Już pokazuję. Jeden skrypt to jest ten tutaj. Wyłączę jeszcze program. Jeden skrypt jest zielona flaga uruchomiona. Mamy ustawianie punktów. Mamy pętlę zawsze. I po kolei realizujemy sobie w pętli te rzeczy tutaj. A drugi skrypt to jest kiedy duszek kliknięty. I on odpowiada za to, że jak kliknę i trafię na duszka, to zmieniają się punkty. Świetnie, Agnieszka. To jest odpowiedź na pytanie kolejne, czyli co zrobić, żeby czas został, żeby trudniej nam było złapać duszka. Na pewno zmniejszyć czas. Ale teraz pytanie, co lepiej zrobić? Czy ustawić czas na sztywno, czy znowu sięgnąć do metafory kostki i użyć funkcji random, funkcji losowania?
Jasne. Bierzemy sobie losowanie. Będzie bardziej, więcej dynamiki. Fajny pomysł Beata z Polic, że funkcja, że jeszcze inne możemy dodać duszki, wtedy będzie utrudnienie. Losowo. No to zróbmy od 0, od pół sekundy do 1 sekundy. Jak to mamy? To wtedy wrzucam to dokładnie tam, gdzie mówiliście, czyli doczekaj do czasu. Aplikuj. Moglibyśmy zrobić przyspieszenie od 10 punktów. Nie ma problemu. Tak, Dagmara, a w czym ci pomóc i gdzie utknęłaś? I Małgorzata. Nie, przepraszam, Dagmara nie, Małgorzata. Małgorzata 4. Na pewno skrót do początkujących. Gubię się. A byłaś, Małgosiu, na wcześniejszych naszych trzech webinarach? Bo bazujemy już też na wiedzy, którą gdzieś tam dostaliśmy wcześniej. Więc Małgosiu, co zrobiliśmy? W tej chwili chcemy, żeby nasz duszek pojawiał się i znikał w różnych odstępach czasu. W związku z tym wykorzystaliśmy sobie funkcję losuj i tą funkcję losuj włożyliśmy w miejsce, w którym jest czekaj w tej chwili 10 sekund, tak? Czekaj 1 sekundę. Dzięki temu duszek będzie za każdym razem czekał tyle sekund, ile zostanie wylosowanych, taką część czasu, która zostanie wylosowana przez funkcję losuj. Od pół sekundy do 1 sekundy. Tak to wygląda. Tutaj padła też taka propozycja. I teraz pytanie do Was, czy idziemy w tą stronę i kombinujemy, że w momencie, kiedy mamy nawet nie 10 punktów, bo dużo bym musiał klikać, ale 5 punktów, to nam czas, szybkość znikania i pojawiania się naszego ducha zwiększa się. To czekam na to, żebyście się w większości. Tak, klikam myszką. Sprawdzam, czy dajcie znać, czy próbujemy zrobić coś takiego. Trochę teraz, ponieważ to już czwarte spotkanie, faktycznie jesteśmy po prostu, idziemy freestyle'owo teraz i zaczynamy grzebać w tym projekcie. Bardziej. I wygrana po 10 punktach. Dobrze. Najpierw skupmy się na jednej rzeczy, żeby to było bardziej przejrzyste, dobra? Czyli skupmy się na tym, że jak zdobywam 5 punktów, to wtedy zaczyna mi duszek się szybciej lub wolniej pojawiać, dobra? Ja czytam teraz to, co piszecie. Jasne, no to przejdźmy do tego. Świetnie. Świetnie, Agata. Bardzo dobrze i Magda też już tutaj pisze. Ale dla wszystkich, którzy jeszcze potrzebują wiedzieć, co takiego teraz robimy. Mamy taką sytuację, w której gromadzimy punkty. Jeszcze zobaczę, ilu was jest. O, jesteście, całkiem nieźle się trzymacie. Dalej ponad 250. Fajnie. To umówmy się teraz, że zajmujemy się tematem 5 punktów, że poniżej 5 punktów jest taka prędkość jak w tej chwili, czyli czekaj od pół sekundy do 1 sekundy, a powyżej 5 sekund będzie miał się zmieniać na prędkość od 0,1 do 0,5. OK? Tak robimy. I fajnie po. Przepraszam, muszę wody. Fajnie Kamila napisała, że powinniśmy zrobić sobie warunek. To wchodzimy sobie w warunek, wyciągamy go. Wyciągamy. Mamy warunek. Czyli kwadrat, znaczy, czyli naszego krokodyla. I teraz w tym warunku musimy umieścić nierówność. Czyli jeżeli punkty są większe albo mniejsze, to wtedy ma być taka, a taka. Taka odległość czasu.
Miara czasu. Więc wchodzimy w wyrażenia, dokładnie. I w wyrażeniach mamy klocki większe, mniejsze. I potrzebujemy też klocku z szuflady dane. Mamy tutaj punkty. Zabieram sobie. No i zróbmy sobie nierówność, że jeżeli punkty są mniejsze od zera, prawda? Ciach. Jeżeli punkty. A, czekajcie, teraz się zamieszałem. W ogóle. Dzięki. Dzięki, że czuwacie. Jeżeli punkty są mniejsze od czterech. Dzięki, wielkie. To wtedy ma być taka wartość czasu, jaka jest, nie? Czyli umieszczam sobie to wyrażenie tutaj w warunku jeżeli. I tak naprawdę ten czas, który tutaj mam, mogę wrzucić sobie tutaj do środka. Pach. Mniejsze niż 4. A potem od 5 zaczyna rosnąć. Bo jak już się pojawi 5, to ma przyspieszyć, prawda? A, no tak. Dzięki. Mózgu nie mam dzisiaj. Macie piątkę. Bo wtedy do 4 od 5 ma rosnąć. A przy wcześniejszym przykładzie, od którego momentu by rosło? Rosło by od 4. Przyspieszałoby. Jasne, Darasko, mamy to położyć. Zamiast czego? Jasne. Zamiast czekaj, losuj, to usuwam. I tutaj wstawiam sobie warunek. Pach. I to też usuwam. I odmieniam. O, dokładnie. Jasne, Ania. Można, będzie nam zdecydowanie łatwiej. I to było też coś, co robiliśmy na ostatnim webinarze. Że zamiast teraz wrzucania kolejnego warunku, jeżeli punkty są większe od 4, to wtedy możemy zrobić sobie podwójnego krokodyla, czyli smoka dwugłowego. Więc Ania 4, świetnie, dokładnie tak. To więc usuwam to i zaraz sobie to przekształcimy. Już czytam, Jerzy. No, moglibyśmy zrobić sobie więcej bloków, ale nie będę tego robił, dlatego że pewnie będziecie sobie używać te więcej bloków później przy opowieści związanej z zaawansowaniem, więc nie będę już tak bardzo mieszał, bo i tak idziemy już daleko. Tak idziemy już daleko. Na waszą prośbę, więc zróbmy. No wiem, Jerzy, ale to było troszeczkę w innym kontekście. Ok, przerzucamy sobie do dwugłowego smoka. Dwugłowy smok, że jeżeli punkty są mniejsze od 5, to wtedy czeka i losuje od 0,5 do 1 sekundy, a w przeciwnym razie zrobimy sobie od 0,2 do 0,4. I wrzucamy tam, duplikujemy to dwa razy. Na koniec. I na początek. Pach. I zobaczmy, jak nam to teraz będzie hulało. Zbierzemy sobie punkty. Dobra, powinienem łapać, nie? 1, 2, 3, 4,
5. O, zaczyna być ostro. Widzicie? Udało się i działa. Działa tak, jak zostało to przez Was wymyślone. To dla Was brawo, że czuwaliście. No, za mocno, to trzeba po prostu zmniejszyć. Robię coś w Scratchu, cały czas zastanawiam się, jak optymalizować kod. Mam z tym duży problem. Ania, myślę, że na początku, jak się bawimy, to nie myślmy od razu o optymalizacji takiej totalnej. Tylko najpierw trochę bawmy się nawet nieoptymalizowaną wersją i później spokojnie działajmy w taki sposób, że dopiero później, jak nabędziemy doświadczenia, idziemy w stronę optymalizacji. Też zależy, na którym poziomie pracujesz, z jakimi dzieciakami. Więc tak, Aniu. No to pewnie twoi uczniowie później też przejdą szybko do optymalizacji. I ty gdzieś razem z nimi będziesz się przesuwać i się uczyć, ponieważ... Link z filmu... Zaraz, ja w ogóle wyjdę już z tej opcji szerowania. Tutaj. Dobra. Mam taką prośbę jeszcze, jak tam ktoś jest, a jest was troszkę, żebyście jeszcze raz wrzucili ten link do tego miejsca, w którym wrzucamy webinary. Jak nie, to ja sobie go znajdę. Może się uda, żebyście wrócili. O rany, ale jesteście normalnie, wszyscy to macie. Dobra, już nie dodawajcie. Dziękuję bardzo. Ja, jesteście nieziemscy po prostu. Jestem w szoku. Wiecie, ile się pojawiło tych linków? Kilka, no, prawie 20, więc mega jesteście czujni. I dziękuję Wam bardzo za to. Od razu tak. Chciałbym Wam coś jeszcze wrzucić, jeden link. Skoro jesteście już tak długo, to wiecie, to nie koniec zabawy ze Scratchem i webinarami, bo zaczyna się kurs też z Anią Jędryczką i ona będzie prowadzić Scratcha dla zaawansowanych. Prawdopodobnie w czwartek nawet, ponieważ będziemy razem w jednym miejscu, to razem siądziemy i razem będziemy działać w ten sposób, że to będzie dla Was dostępne. Czekajcie chwilkę, tylko jedną rzecz zrobię, żeby wam wkleić. To jest dość. Chciałem, żebyście to mieli, bo skoro czekacie, to chciałem, żebyście ten link już dostali też dzisiaj. To jest ważne. Przechodzę. Jeszcze chwilę. Już przerzucam. Skrat dla zaawansowanych. Mamy to. I to będzie trochę kontynuacja tego, co tu się działo, ale taka poszerzona, pogłębiona. To był taki też spokojny poziom gdzieś tam dla wszystkich, którzy dopiero zaczynają przygodę z zabawą webinarową i scratchową. Więc teraz kolejny link, który wam umieszczam. To jest link do scratcha zaawansowanego, który będzie się odbywał. I jeszcze dam wam link do infografiki, gdzie macie daty spotkań. Jeśli chodzi o z tym nagraniem, które było, to nagranie zostanie wrzucone. To nagranie zostanie wrzucone do tego folderu, do którego macie dostęp. Aniu, nie trzeba się zapisywać. Aniu, jak masz link, który podałem, to możesz dzięki niemu wejść na webinar w taki sam sposób, jak weszłaś dzisiaj. I ten link będzie cały czas dostępny dla Was. Ten link będzie dla Was cały czas dostępny i możecie z niego korzystać w czasie trwania kolejnych webinarów Scratcha zaawansowanego, bez problemu. Zaświadczenia będą, będę wam je wysyłał
na pewno do świąt i one zostaną wysłane na adresy mailowe, które podaliście przy wejściu na webinar. Na ten webinar ze Scratcha na start. Dzięki, jeszcze tutaj kalendarz oprócz infografiki się pojawiał. Dziękuję, Justyna. Więc będą zaświadczenia, dostaniecie je. Dzięki Wam za dzisiejszą cierpliwość. Tyle czasu nam zjadło. Wyślę Wam maila, pewnie do czwartku, też z linkami do tych projektów z problemami, takimi prostymi i do innych też, będziecie mogli sobie zobaczyć. Tak, wysłałem już zaproszenia na Facebooka i mówiłem też na początku, ale może nie było mi słychać, bo były duże trudności. Jeżeli ktoś chce wejść na grupę, a jeszcze nie jest w grupie, to proszę o maila na kontakt@miszczowiekodowania.pl z informacją, że prosicie o dołączenie do grupy Scratcha i z podaniem maila, którego używacie na Facebooku. To dobrego oglądania meczu. Dziękuję Wam za cierpliwość. Do zobaczenia. Też mam nadzieję. Linki w nagraniu są. OK. Linki w nagraniu są nieaktywne. Trzeba sobie je zapisać. Gdzieś. Roboty jeszcze nie, ponieważ zbieram. Tam się jeszcze ludzie gromadzą, bo w kilku miejscach zaprosiliśmy osoby, więc czekam. Myślę, że najpóźniej w poniedziałek. Dziękuję, dziękuję. Dzięki, że byliście, wytrzymaliście te wszystkie historie sprzętowe i przede wszystkim za to, że myśleliście dzisiaj. Fajnie. Prowadziliście webinar, pilnowaliście też mnie, a ja idę się kurować dalej i dobić, że tak powiem, tą zarazę, co mnie zaatakowała.